Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem nagrać troszkę filmik o redline'ach. Już wielokrotnie nagrywałem. Chciałem Wam pokazać, że utrzymują mi się w miarę przy życiu te krewetki. 1 czerwca przypłynęły do mnie, czy przyleciały. Chyba przyleciały z Indonezji. Są to krewetki Caridina striata, jedna z trzech odmian barwnych. Są jeszcze Red Pure Line nazywana i Red Line Blue Dot. Ta krewetka jest uważana za najmniej wyraźna kolorystycznie i niektórzy mówią najbrzydsza, ale nie, że brzydka oczywiście, bo widzimy, że ona ma swój urok, swoje też zalety, ma żółty to rostrum, łapki białe i pasy, więc jest wbrew pozorom bardzo atrakcyjna. Film nawet nie odda urody tej krewetki. I co mogę jeszcze powiedzieć, w jakich warunkach je trzymać? No, GH6, KH4 do 5 i pH 7,5 wystarczy, można być 8 pH. Wcale nie trzeba starać się na 8,5 pH, bo to jest prawie nieosiągalne, a ja bym powiedział nieosiągalne nawet nocą. W dzień da się osiągnąć, ale w nocy pH nam spada. I co jeszcze? No, te krewetki na pewno nie należą do najłatwiejszych, ale to tylko wynika z tego, że jest mały dostęp do nich, mało osób próbuje je hodować i w sumie wychodzi na to, że ja jestem jedyną osobą, przynajmniej opowiadającą o tych krewetkach, bo nie wiem, nie spotkałem się, żeby ktoś miał w akwarium redline'y i rozmnożył, tak? No, troszkę się chwalę, ale jest czym się chwalić, bo kto próbował z tymi krewetkami, przeważnie z kardynałkami, to na pewno niejedne osoby miały problem z tymi krewetkami, bo są kapryśne, a już nie mówię o krewetkach z Tovuti. Jeżeli Wam się na przykład jakieś pojawiają problemy, to piszcie komentarze, piszcie do mnie, ja na pewno odpowiem. Nie mam tajemnic wbrew pozorom, bo po co mieć tajemnice, jak nikt nie będzie miał tych krewetek i co ja będę tylko je miał i się cieszył jak dziecko. No, trochę to niepoważne by było z mojej strony. Ja to promuję, mi się one podobają i chciałbym, żeby każdy je miał. Myślę, że skoro ja jestem w stanie je hodować, to myślę i Wy potraficie je utrzymać przy życiu. Sól 7,5 i wodorotlenek wapnia używam. Nagrywałem filmik, jak założyć akwarium niedawno. Poszukajcie sobie i zobaczcie, jakie proporcje daje i to robić. Wytrwale czekać pół roku na dojrzewanie akwarium. Pod to Tovuti mi się wydaje, że pół roku trzeba. Nie umiem do końca odpowiedzieć dlaczego. Może ze względu na to, że to są krewetki żyjące w wodach zasadowych, alkalicznych. Może gdzieś bakterie mają większy, wolniej się rozwijają mimo wysokiej temperatury. No, nie wiem, powinno być na odwrót. Wysoka temperatura promuje szybki wzrost bakterii, a może po prostu tu całkiem inaczej to funkcjonuje, ponieważ w wysokim pH, nie wiem czy tam wiecie, jest więcej związków amoniaku, tak? Jest mniej jonów amonowych, a więcej amoniaku. No i jednak te krewetki, te bakterie jednak są, że tak powiem, w innych proporcjach niż w akwariach, gdzie się trzyma na przykład Tajwany, tak? Czyli w kwaśnym środowisku. Nie wiem, może i one by mogły nawet w kwaśnym żyć. Jeszcze nie próbowałem, jak będę miał ich setki i będzie mi się nudzić, to na pewno sprawdzę w humanitarny sposób, stopniowo, powolutku, jakie mają granice, że tak powiem, pH, znaczy stosunku pH, czy to po prostu chodzi tylko o stabilność pH. Nie wiem, nie próbowałem jeszcze, na pewno warto poczekać z tą stabilizacją pół roku. Oczywiście jak mamy 25 litrów, małe akwarium, no to nie, no to 3 miesiące i próbujemy wpuszczać. Ja tu wrzucałem różne takie Mironekuton, mikro, probiotyki,
dla krewetek, troszkę dla ludzi nawet rzucałem liście. Tutaj teraz daję echinocei, przedtem pokrzywy, liście buku, ketapangu, kokosa, jak widzimy. No, różne rzeczy próbowałem i próbuję, żeby im dogodzić, żeby im było dobrze, żeby się mnożyły. Powiem szczerze, że i tak jestem zaskoczony, że tak poszły dobrze, ponieważ ich mi padło 90%, jak przywiozłem tak dzikusów. Za to Red Orchidea po prawej stronie mam akwarium. Mogę Wam na chwileczkę tak nagrać. Nie mam ich właśnie za dużo. No to te na początku rewelacja szły. Tu są już podrostki, one uciekają, jest ich tak mało, że się będą chować. A później coś się stało po prostu. Nie wiem, coś tu miałem problem. Ciągle mi miałem skoki pH. Niby akwaria te same, jak popatrzymy, praktycznie bliźniaczo te same, tak? Filtry, podobna ilość ten. Coś tu, nie wiem, może coś z podłożem, może, nie wiem, coś było nie tak i niestety nie powiodło mi się z tymi krewetkami. Oczywiście jeszcze żyją, ale to dzisiaj nie o nich, więc wrócimy do naszych bohaterów, których możemy przynajmniej podziwiać, bo jest więcej, do redline'ów. No, w razie jakichkolwiek pytań, to piszcie do mnie, subskrybujcie, polecajcie mój kanał, ponieważ chciałbym promować te krewetki, chciałbym, żeby osoby, które miały problem kiedyś z hodowlą tych krewetek, już nie miały tych problemów. Ja na pewno się podzielę, nie... To, co powiem, na pewno to są rady praktyczne. Zabiłem ich niestety setki, więc myślę, że mam już doświadczenie, jak je nie zabijać, jak je utrzymać, a jeszcze jak przynajmniej w niedużych ilościach wolno je rozmnażać. Bo jeszcze nie mam sposobu, żeby szybko je rozmnażać w dużych ilościach. No dobra, to może tyle na ten moment. Piękna krewetka, w razie pytań, no, polecam się. To trzymajcie się, na razie, cześć.